Walka, którą żyje cała Polska, to walka, która odbędzie się w przyszłą sobotę pomiędzy Arturem Szpilką i Bryantem Jenningsem. Pan dobrze zna Artura, to jest dla niego walka życia. Jak pan ocenia szanse, szczególnie po tych całych zawirowaniach z wizą naszego polskiego pięściarza? No wiadomo, że takie zawirowanie troszkę wybija zawodnika z rytmu przygotowań. Przede wszystkim aklimatyzacja, która tam miała być. Podziwiam Artura, jestem dla niego pełen uznania za to, że przyjął takie wyzwanie, że sam zaproponował tą walkę. Wiadomo, na co się naraża. Jennings nie jest to jakiś taki pośredni zawodnik, z którym do tej pory Artur boksował. Jest to zawodnik najwyższej klasy. Jeśli chodzi o amatorów, była to najwyższa półka. W tej chwili, jeśli jako zawodowiec, 17 walk, 17 wygranych i przede wszystkim boksuje u siebie, jest w swoim kraju, będzie Arturowi bardzo ciężko. Daj Boże, żeby wygrał i życzę mu tego, jestem przekonany, że wygra. Nawet jeśli przegra, to ta walka da mu dużo, dużo więcej, jeśli nawet przegra, niż wygrana z jakimś następnym frajerem. Także to jest naprawdę dla Artura duże, duże odbicie i szansa na przyszłość, szansa na następne duże walki. Wiemy dobrze, że Artur aż palił się do takich walk, chciał się sprawdzić z kimś naprawdę z najwyższej półki. Tylko czy ta walka nie przyszła trochę za wcześnie? Promotor Artura był takiego zdania, że ta walka powinna się odbić za, załóżmy, pół roku. Na co czekać? Na co czekać? Zawodnicy nasi, nie tylko z tej grupy, jeśli chodzi o knockout, z innych grup, mają nabijane rekordy. Po 20-30 walk wygranych, w tym wszystkim po 20 knockoutów. I z kim boksowali? Z nikim. Artur sam chciał tej walki, sam zaproponował, sam postawił warunki i jestem dla niego za to pełen uznania. Mówi, tak jak powiedziałem, jeśli nawet tą walkę przegra, w co nie wierzę, wierzę w Artura, że będzie zwycięzcą, nawet jeśli ją przegra po dobrej walce, ta walka da mu dużo, dużo więcej niż wygrana z jakimkolwiek innym zawodnikiem. Jest pan uznanym trenerem, świetnie czyta pan walki. Jak Artur powinien boksować z Amerykaninem? Wiadomo, że dziennik u siebie jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem. Zresztą w ogóle jest niebezpiecznym zawodnikiem. Jest to zawodnik atakujący. Jeśli Artur się nie podpali, nie będzie chciał na siłę znokautować, nie będzie leciał, nie będzie myślał o tym, żeby wygrać przed czasem, to ma bardzo duże szanse. Jest to zawodnik dobrze wyszkolony, bardzo mocno bijący i tutaj w tym jest jego siła. W tym jest jego siła, w tym jest jego szansa, żeby poczekać, nastawić się na ten atak taki nieprzygotowany Jenningsa i tutaj szukać swojego wyjścia. Pokusi się pan o wytypowanie wyniku? Ja nie muszę typować. Wiadomo, że Artur jest zwycięzcą. Dziękujemy za wywiad. Dziękuję bardzo.